Znajdujemy się na placu zwanym popularnie Placem Papieskim. Od kilku miesięcy ten plac nosi oficjalnie nazwę Placu Jana Pawła II Wielkiego. To decyzja Rady Miejskiej. A plac jest związany z dniem 14 czerwca 1999 roku, kiedy tutaj był obecny Jan Paweł II. Do tej wizyty de facto miało nie dojść. To nie była propozycja biskupa Sosnowieckiego. To sam Jan Paweł II zadecydował, że chce tutaj być, chce spotkać się z ludem Zagłębia i Śląska, bo nie tylko Zagłębiacy byli obecni. Być może do spotkania z Ojcem Świętym doszło dlatego, że kilka miesięcy przed 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu przebywał kardynał Tarcisio Bertone, bliski współpracownik Jana Pawła II, który spotkał się z ludźmi młodymi, także z duszpasterzami młodzieży i prawdopodobnie to on opowiedział o tej ziemi Janowi Pawłowi II. W związku z tym z Watykanu wyszła propozycja, że papież chce spotkać się z mieszkańcami Sosnowca. Później rozpoczęło się wielkie przygotowanie, konferencje prasowe, sztaby organizacyjne, biuro ochrony rządu i wreszcie doszło do 14 czerwca 1999 roku. Według obliczeń policji na Placu Papieskim, a także w uliczkach, które przylegają do tego placu, zgromadziło się 400 tysięcy ludzi. To bardzo duża liczba, bo kilka dni wcześniej niektóre media wieściły, że Sosnowiec da tutaj nie najlepszy przykład, że tych ludzi będzie bardzo mało, mówi się Czerwone Zagłębie. Tymczasem okazało się, że wszyscy chcieli z Ojcem Świętym się spotkać. To spotkanie było bardzo krótkie, nie było mszy świętej, to było tylko nabożeństwo słowa, w czasie którego Ojciec Święty wygłosił homilię. Pamiętam, że miałem w ręce tekst tej homilii, ona była nieco skrócona, to jedno co zapamiętałem. Druga rzecz, którą zapamiętałem, to głosy, jaki tu na Placu Papieskim się rozlegał. Myślałem, że jest awaria nagłośnienia, tymczasem później okazało się, że Ojciec Święty był po prostu już tego dnia chory i lekarze zalecali, żeby lepiej położył się do łóżka, żeby to spotkanie odwołał. Zresztą następnego dnia do spotkania w Krakowie już nie doszło, już ludzie na błoniach zgromadzeni z Ojcem Świętym się nie spotkali, przynajmniej fizycznie. Tymczasem do spotkania z Ojcem Świętym w Sosnowcu doszło. 14 czerwca 1999 roku po południu Ojciec Święty wylądował na lotnisku przy budującym się wtedy jednym z pobliskich hipermarketów. Przyjechał tutaj i powiedział piękne słowa o tym, że pracodawcy mają dbać o pracowników, a z kolei dla ludzi jest obowiązkowe znalezienie pracy. Mamy prawo do pracy, mamy prawo do zarobkowania i do godnego życia. Wspomniał również o matce Teresie Kierocińskiej, to jest założycielka sióstr karmelitanek, jedyna chyba kandydatka na ołtarze z naszego terenu tutaj Zagłębia Dąbrowskiego. Także ukoronował obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który dzisiaj znajduje się w sanktuarium właśnie Matce Bożej poświęconym w Jaworznie na osiedlu stałym. 400 tysięcy ludzi machało różnokolorowymi chorągiewkami. Organizatorzy tak to zorganizowali, że sektory miały różne kolory. Głównym takim elementem wystroju ołtarza była sosna symbolizująca nasze miasto Sosnowiec. Ta sosna niestety nie przyjęła się, choć były takie próby, żeby ją posadzić, ale dzisiaj za pomnikiem Jana Pawła II znajduje się niewielka sosna, która przypomina tamto wydarzenie. Witamy wśród nas księdza biskupa ordynariusza, który będzie obecny na początku, wprowadzi nas w to piękne nabożeństwo różańcowe, którym się będziemy modlić o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. Zaczniemy, jest godzina 21, od apelu. Maryjo Królowo Polski, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, szukam.
Codziennie 6 godzin poświęcał modlitwie. 2 kwietnia o godzinie 21:37 odszedł od nas wielki człowiek, wielki papież, wielki Polak. Nie, on z nami jest, tylko w innym wymiarze. On odszedł ze świata tego widzialnego, ale wszedł w nasze struktury duchowe i jestem przekonany, że ten różaniec, który za chwilę będziemy odmawiać, on dopłynie do stóp Boga, ale on również, Ojciec Święty, będzie ten różaniec z nami odmawiał. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.